Muzyka, taniec, śpiew i regionalne zwyczaje. Z tego słynie polska wieś. Bezsprzecznie jednak króluje w niej kuchnia pełna kunsztu, smaku i wyrazu. Golonkę z dzika przygotowujemy po raz pierwszy, trzeba przyznać. Nie specjalizowałyśmy się zbytnio w dziczyźnie, a chciałyśmy wykorzystać dziczyznę jako taką potrawę z mazurskich kniei naszych. Wiemy, ryby, dziczyzna, grzyby to jest nasze, jest też ta duszona w grzybach leśnych, w żurawinie leśnej. I chciałyśmy pokazać serce naszego regionu poprzez tą potrawę, żeby jej smakowanie było jak cudowna podróż po warmińsko-mazurskiej ziemi. Przepisy kulinarne, które babcie skrupulatnie zapisywały w swoich zeszytach i przekazywały następnym pokoleniom, w Gnieźnie wybuchły ferią smaków, zapachów i barw. Na 9. ogólnopolski finał Bitwy Regionów zjechały gospodynie z całej Polski. Kto nie był na Bitwie Regionów, czy to na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, bądź tym ogólnokrajowym, niech żałuje, bo przebywanie wśród kobiet z kół gospodyń wiejskich to prawdziwa uczta duchowa, dla mnie przynajmniej. Poziom rozmów, sposób zachowania, gościnność, to jest to, z czego Polska zawsze słynęła, ale tutaj widzimy to jeszcze na takim dodatkowym, wyższym poziomie. Na takim etapie jesteśmy, że golonka jest ciepła, uduszona. Teraz redukujemy sos, robimy chipsy z boczku, za chwilę będziemy robiły ziemniaczane gofry, biły śmietanę, dodawały do niej chrzanu i mamy nadzieję, że wszystko się uda spiąć na jedną chwilę. Udało się. Tak to danie wyglądało w pełnej okazałości. Kulinarne arcydzieło przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Warmii i Mazur oceniło grono ekspertów. Ważne dla mnie będzie to, żeby te dane były regionalne, żeby one, ta regionalność była zachowana. Estetyka jest dla mnie ważna, no i smak przede wszystkim, a nie ukrywajmy, że koło gospodyń wiejskich potrafią zrobić takie cuda, że myślę, że te niuanse smakowe będą naprawdę minimalne. Jest to wyzwanie, dlatego trzeba to tak rozplanować, żebyśmy te 16 dań spróbowali w takich ilościach, żeby poczuć smak, zobaczyć regionalność, zobaczyć estetykę. No ja dzisiaj jestem na głodniaka, więc mam nadzieję, że dam radę. Bitwa regionów to w dzisiejszych czasach prawdziwa walka o zachowanie tradycyjnych wartości, kultury ludowej, klimatu polskiej wsi. Kiedyś pod każdym numerem było gospodarstwo rolne, które było też oparte na tradycji, na kulturze i na tej takiej ciągłości zamieszkania. Nie mieliśmy problemu z tym skrzywieniem kultury. Dzisiaj widać, że to zaczyna się zmieniać. Też wielu mamy nowych mieszkańców wsi, którzy no, czasem też chcieliby się poczuć ważniejsi niż ci dotychczasowi. Wszyscy są równo ważni, ale też uszanowanie praw tych, którzy budowali daną wioskę, przez tych, którzy się tam sprowadzają, będzie dość istotne w następnych czasach i będziemy też na to zwracać uwagę. Z entuzjazmem i pasją do Gniezna przyjechały przedstawicielki Koła Gospodyń z Kruszyna w województwie kujawsko-pomorskim. Jolanta Grygiel od 40 lat inspiruje pracowitością i kulinarnym talentem kobiety z regionu. Mogliśmy się też pokazać i przeszliśmy te wszystkie konkursy, doszłyśmy do konkursu wojewódzkiego, była to wielka radość dla nas i że możemy też tutaj uczestniczyć, że no to jest wielkie szczęście, no można tak powiedzieć, panie, nasze koło, nasza gmina, nasz powiat, no całe województwo reprezentujemy. Każdy produkt. Każdy, który jest tutaj dzisiaj w pierogach i w naszym żurku kujawskim i w naszych żeberkach jest zdrowy, lokalny, łącznie z żeberkami, które nie są w żadnym markecie kupione, tylko właśnie od lokalnego dostawcy z lokalnej masarni. To też daje smak. Pierogi kruszyńskie zdobyły kilkanaście lat temu w Myślęcinku w Bydgoszczy srebrny rarytas. Przygotowuje się farsz. Ziemniaki się gotuje, też najlepsza odmiana, żeby nie były za mokre. Twaróg, na czarnie prosto. No albo od koleżanki, która sama robi twarożek. Od niej bierzemy cebulka podsmażana i wtedy w ten farsz to idzie. Wszystko razem mieszamy, a naszą domeną jest taką, że dodajemy nutkę mięty i one mają taki posmak specyficzny. Wśród 16 najlepszych kół gospodyń wiejskich w Polsce także przedstawicielki Wielkopolski.
Gospodynie z Noskowa, Radomic i Strzyżewa zaserwowały gęsinę otuloną sosem z wina porzeczkowego. Ta potrawa wygrała 9. edycję Bitwy Regionów. Gęsina jest konfitowana, tak jak to było kiedyś, w swoim własnym tłuszczu, czyli u nas w tak zwanej naszej gwarze, w swoim foncu. Przyprawy naturalne, rozmaryn, tymianek, pieprz, czosnek. Poza tym kapusta modra z ogromną tradycją. Jest to kapusta według przepisu babci koleżanki, ma ponad 60 lat. No i oczywiście tradycyjna pyra z ogniska. By danie smakowało, trzeba je także dobrze zaprezentować. Najlepiej blubrać gwarą. To jej po wielkopolskiemu, bo my są pyry, my są stynny z Wielkopolski. U nas może smaka na gęsinę. Dawniej gęś tylko od święta na Marcinę jadano. Kazał ją pić w czasie głodu. Dzisiaj ci u nas zbyt dostatek. Podlaska muzyka jest tak dobra jak regionalne jedzenie. Gospodynie z Przystawańców ze śpiewem na ustach przyrządziły gęsinę według polsko-litewskiego przepisu. Jest to gęś drobno krojona w kawałeczki, wcześniej jest zamarnowana, podsmażona, duszona z cebulką na masełku, z żurawiną, z macierzanką, z majerankiem, do tego kasza jęczmienna, gryczana i do tego również marchewka duszona z ziemniaczkami. Bitwa Regionów to nie tylko rywalizacja, która wyłania najlepsze danie w kraju serwowane przez koło gospodyń wiejskich. Ideą przedsięwzięcia jest przede wszystkim promowanie kół gospodyń wiejskich, ich działalności, a także zdrowej żywności, produkowanej na bazie zdrowych produktów w oparciu o tradycyjne receptury. Dopuszczamy oczywiście formułę większej kreatywności, zachęcamy koła, żeby tworzyły nowe potrawy, ale na bazie dobrej jakości produktów występujących lokalnie. To jest dla nas wyzwanie, takie sprawdzenie się siebie, taka wspólna zabawa, radość, satysfakcja. Gotujemy z sercem, z miłością, z radością. Każdy region charakteryzuje inny produkt, inna jakby specyfika regionu jest. I panie nam to prezentują, pokazują. Przede wszystkim chcą promować tą polską tradycyjną żywność. I one są właśnie tymi osobami, tym łącznikiem tej społeczności wiejskiej, która nam pokazuje, jak ta region się zmienia. Bo to nie tylko potrawa konkursowa, kulinarna, ale też opowieść o regionie, o tradycji, o kulturze. Pokazują nam jakiś taniec, śpiew, przyśpiewki, więc to jest cała tradycja kulinarna, taka tradycja kultury wsi. W Gnieźnie pojawiły się także przedstawicielki koła gospodyń z Hajduklińskich w województwie opolskim z popisowym daniem. Hajduckie Niewo. Jest to karkówka wędzona, podana ze sosem śliwkowym, gruszką glazurowaną oraz buchtami. Dodatkiem do tego dania jest kapusta czerwona z żurawiną. Właśnie tutaj koleżanka ją wykonywała. No i to jest danie tradycyjne. Danie, które mamy z zeszytu mojej babci Halinki. U mnie w domu bułki na parze, ja już robię 50 lat. I chciałabym, robimy to tutaj po to, żeby inni ludzie wiedzieli, jak to się robi. W konkursie, biorąc pod uwagę wszystkie etapy, udział wzięło ponad 2000 kół gospodyń wiejskich. Panie są zaangażowane, przeszły 3-miesięczny taki konkurs, bo to od tych etapu powiatowego, po wojewódzki, po finał krajowy dzisiaj w Gnieźnie. Więc to jest 3-miesięczna praca, 3-miesięczne przygotowania do tego konkursu, z wyselekcjonowanych składników, szukają tych produktów, pokazują je, prezentują, czyli dzisiaj przyjeżdżają z tym, co mają najlepsze w danym regionie już do nas. To jest dla nas ogromna inspiracja i integracja. Spotykamy się przy tym, bardzo dużo ludzi się przy tym udziela. To nie jest tak, że tylko kilka kobiet bierze w tym udział, ale jak widać cały sztab ludzi. To nie tylko konkurs kulinarny, ale przede wszystkim ogromna aktywizacja społeczności lokalnych i tak naprawdę sieciowanie. Te panie mają okazję, żeby się spotkać, wymienić się tak naprawdę wiedzą, doświadczeniem i spotkać się, bo to jest tak naprawdę ogromne święto. Pań i panów też w kołach mamy, jak najbardziej. I to jest ich święto. Wspieramy się, spotykamy się, razem, jeżeli jest jakaś potrzeba, to ja dzwonię do moich koleżanek, one już za 15 minut spotykamy się i już tam coś tworzymy, rozmawiamy, no żeby to było tak rodzinnie. W ogóle to jest atmosfera taka rodzinna.
Podczas Bitwy Regionów przeprowadzono także zbiórkę solidarnościową dla poszkodowanych w powodzi. Wśród uczestników nie brakowało gospodyń z terenów dotkniętych zniszczeniami. Były panie z koła gospodyń wiejskich, dokładnie z miejscowości, w której byłem dzień wcześniej, które było zalane, i w województwie opolskim. Ta wioska uległa zalaniu, gdzie prawie 50 domostw, gospodarstw zostało zniszczonych, bo tak to trzeba powiedzieć, przez tą powódź. Było to dość bolesne. One zresztą same mówiły, jaka tragedia tam się wydarzyła. Była zbiórka na miejscu robiona i pieniędzy, i rzeczowa. Ale te panie z Opolskiego, które były, dzień wcześniej same rozdawały mieszkańcom swojej wioski produkty, które były dostarczone przez Caritas, zapakowane w pudła, one je dzieliły, więc tutaj nikt nie zapominał o tej tragedii. Panie są dzielne, wiedziały, że panowie zostali, pomagają, one chciały się chwilę oderwać, przyjechały na ten konkurs, pokażą to, co mają najlepsze. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa, 10. już edycja Bitwy Regionów. A jakie smakołyki wyczarowane z regionalnych produktów podbiją podniebienia jurorów? Tego na razie panie z kół gospodyń wiejskich zdradzać nie chcą, ale zapewniają, że będzie to coś prostego i wykwintnego zarazem.